Witajcie na kanale Tarot z planem duszy. W czytaniu na zbliżający się tydzień i zaczyna się on od 13 listopada. Zobaczymy, jaka jest energia. Trzy karty z kabalistycznego tarota. No i będziemy potem rozkładać dla każdego znaku po jednej karcie. No i będzie też karta wyroczni, może trzy. Zobaczymy, jak nam to tutaj wyjdzie. Zapraszam Was na kolejne kursy odczytu planu duszy. Następny kurs będzie już w lutym, w nowym roku. Będzie to kurs online, jeśli ktoś jest zainteresowany. Oczywiście też zapraszam na moją stronę www.planduszy.pl. Tam znajdziecie informacje, jakie sesje możecie mieć, jeśli byście mieli ochotę się rozwijać duchowo, to też jest książka Plan Duszy, bardzo dobra, bardzo otwierająca perspektywę na to, kim jestem, co się u mnie dzieje, dlaczego mam takie, a nie inne wyzwania, jak sobie mogę pomóc. Także do filmików też zapraszam, które są u mnie na stronie. Książkę można kupić na www.planduszy.pl. No i właściwie pisać też do mnie można. Jednocześnie chciałam Wam podziękować za dobre słowa, za komentarze, za to, że darujecie mi kawę, no i wszystko, co dobre, które od Was idzie. Super, jestem wdzięczna. Także przechodzimy już do czytania. Pierwszy. Mamy pazia mieczy. Ktoś bardzo ciekawski. Sprawiedliwość. Wszyscy z mieczami na razie. A tu jeden z pałką. Ciekawe, bardzo ciekawy tydzień. Mogą być dzieci wokoło, ciekawość świata, która się może w każdym z Was objawić. Patrzę, że to trochę krzywo zrobiłam, nie szkodzi, już jest prosto. Każda z tych osób, które tutaj się pojawiły, trzyma coś w dłoniach. Ciekawe, bo sprawiedliwość w centrum trzyma też wagę. Dziecięca ciekawość, chęć eksperymentowania, tutaj manifestacja też czegoś bardzo, bardzo nowego. Możecie chcieć dojść tutaj do jakiejś prawdy, możecie chcieć podjąć jakieś eksperymenty. Może się tutaj pojawić jakieś słowo, jakaś tutaj jasność w umyśle co do tego, gdzie dalej, jak się rozwijać, z czego skorzystać, czego się nauczyć. I to wynika tutaj z tego, że chcecie wprowadzić jakąś równowagę pomiędzy tym, co właśnie nazywane i to, co myślimy i to, że właściwie nie wiemy wszystkiego, bo nikt nie wie wszystkiego. My jesteśmy czasami tacy przekonani, że coś tak jest, a dzieci często pytają. Może warto zacząć pytać, może ten tydzień nadchodzący będzie tygodniem, w którym będziemy zadawać pytania i będziemy eksplorować. Może tutaj chodzi też o to, żeby pochopnie nie wyciągać wniosków, tylko właśnie badać, doświadczać, słyszeć, słuchać. Dzieci często obserwują też. Może właśnie chodzi o to, żebyśmy byli jak dzieci, żebyśmy zaczęli być obecni też, w pełni, słuchać tego, co mówią do nas ci, którzy przed nami stoją, jeśli zadajemy pytania. Paź mieczy to jest paź, który pyta, pyta, pyta bez końca. To jest takie dziecko, które nigdy nie jest jakby w miejscu, w którym już jest usatysfakcjonowane tymi odpowiedziami, które usłyszał, czy usłyszała, tak? Bo to może też być płeć żeńska czy męska. Mamy tutaj do czynienia z kimś ciekawskim, tak jak mówiłam. Ktoś, kto chce dojść do sedna problemu, kto chce dojść do jakiejś równowagi, poszukiwaniu wiedzy, w tym, żeby wiedzieć, co jest dobre, a co złe. Tutaj mamy do czynienia też być może z czymś, co przejawia się jako dorosłość, jako dojrzałość. Sprawiedliwość jest kartą wagi, czyli poszukiwania równowagi w tym, co myślimy, z tym, co chcemy może zrobić czy zadziałać. Kończy całą sekwencję paść buław. To znowu jest coś, co się manifestuje jako płomień, ogień, iskra
I tutaj jakby szukamy równowagi pomiędzy słowem a czynem. Takie odnoszę wrażenie. Pomiędzy tym, co eksplorujemy, a tym, co w nas płonie. Chęć kreowania też, nie tylko usłyszenia odpowiedzi, ale też bazując na tym, co słyszymy, mam wrażenie, że będziecie chcieli coś tutaj przerabiać, tworzyć, zaczynać jakieś projekty, zaczynać jakiś etap, który ma przynieść Wam spełnienie. Tutaj mamy literę hebrajską J w paziu buław i jest to włożenie jakiejś pracy, czyli uczynienie czegoś. Litera hebrajska J w tłumaczeniu to jest pięść, dłoń, ramię. Czyli chcemy się w coś zaangażować, coś nas gdzieś tutaj jakby podpala do tego, żeby zacząć działać, żeby nieść jakąś iskrę. No i złapanie tej równowagi jest niezwykle istotne w nadchodzącym tygodniu. To też jest ważenie czegoś przeciwko czemuś. Iść w prawo czy iść w lewo, bo jak widzicie, sprawiedliwość ma liczbę 11. Jeśli to sumujemy, 1 plus 1 daje nam 2, czyli być może chcemy podjąć tu jakieś decyzje, być może chcemy tutaj przekierować naszą uwagę w stronę równowagi, wyjść z jakiegoś impasu, wyjść z jakiegoś tutaj braku równowagi, tak? Manifestuje się świeżość i myślę, że macie szansę tutaj na fajne takie spostrzeżenia i też podjęcie jakichś działań. Dla niektórych to może być też czas troszeczkę takiej naiwności, niedojrzałości, spotkania się z dorosłością. Dla niektórych takie poszukiwanie równowagi w sobie, dla innych poszukiwanie równowagi w naszych relacjach. Zobaczymy, co to wyjdzie dla pozostałych, dla wszystkich znaków zodiaku, tak chcę powiedzieć, nie pozostałych, bo na razie mamy ogólną energię. Także patrzymy dalej, co nam się tutaj pokaże. Okej, dzisiaj dla Was i dla siebie w sumie, dla nas wszystkich, wybrałam taką talię Tarot of the Abyss. Jest to talia czarno-biała, fascynująca w swoich obrazach i zobaczymy, jak ona nam tutaj to powie. Oczywiście dla każdego znaku będzie czasówka pod filmem, możecie przeskoczyć. No i popatrzymy, co się tutaj ujawni na ten tydzień listopadowy, który nadchodzi. Jeszcze zaczniemy od skorpiona, bo jeszcze jest to taki czas właśnie mocno skorpioni. Okej? Okay? Patrzmy. Próbuję tutaj ustawić, żeby było równo. Dobrze. Czyli zaczynamy od skorpionu. Najpierw będzie skorpion. Tak. Tutaj jest karta skorpiona. Dalej strzelec. Teraz będzie koziorożec. Wodnik, teraz ryby. Baran. Teraz będzie byk. Będą bliźnięta. Ja że troszeczkę muszę zwiększyć obraz. O. Bliźnięta. Teraz rak. Lew. Panna. No i waga.
waga. Okej, okay, w atmosferze 7 kielichów. No, jest to sytuacja, w której tak naprawdę nie wiadomo. Widzę, że tutaj mi światło nie chce współpracować, to światło. O, teraz. Mamy sytuację, w której ktoś jest w jakiejś iluzji. Iluzoryczna wizja osiągania jakiegoś pułapu, wchodzenia na jakieś wyższe takie przestrzenie czy sfery, gdzie właściwie mamy głowę w chmurach, czyli marzymy. Marzymy, mamy opcje, jest tutaj chęć jakby zobaczenia takiej wizji tego, co się może zdarzyć, takiego bujania w obłokach trochę też, oderwania od rzeczywistości totalnie. W sumie jak jest listopad, to tak można, tak? Bo czasami pogoda za oknem nie jest sprzyjająca, chociaż dzisiaj akurat nie jest źle. Natomiast no, czasem jest tak, że faktycznie lepiej bujać sobie w obłokach, wizualizować różne rzeczy. Także taki tydzień to może być, który może skłaniać do tego, żeby sobie trochę pofruwać i posiedzieć w tych obłokach i mieć takie wizje, które chcielibyście, żeby się może spełniły. Natomiast zobaczymy teraz, co słychać na początek u skorpionów na ten tydzień od 13. Szóstka buław. Szóstka buław, karta równowagi, chęci wprowadzenia równowagi, trochę tak jak w tej karcie sprawiedliwości, ale trochę w innym wymiarze. Tutaj mamy chęć zwycięstwa, pokazania siebie, bycia w centrum uwagi. Także skorpiony wszystkie mogą chcieć być w centrum uwagi, mogą chcieć zwyciężyć każdą sytuację. Wygląda, że osiągniecie tutaj jakieś rozpoznanie, że będziecie oklaskiwani, że będziecie chcieli pokazać siebie z jak najlepszej strony i wygrać każde zawody czy jakieś inne na przykład okazje, które się pojawią. Może być tak, że będą to okazje, które dla innych przejdą koło nosa, dla was nie. Wykorzystacie być może szansę, wykorzystacie te energie, które leżą w głównej tutaj przestrzeni. I mam wrażenie, że będzie to dla was taki tydzień pełen oklasków, aplauzu. Będziecie się czuli w blasku reflektorów i uwaga otoczenia może dawać z jednej strony wam poczucie, że jesteście spełnieni, a z drugiej, że możecie iść dalej z tym, co osiągnęliście. Czyli jest tutaj jakaś chęć zwyciężania wszystkich przeciwności i poczucia, że jestem w mocy i mogę właściwie osiągnąć wszystko, co sobie założyłem. Jeśli tutaj podejmiecie jakieś działania, jakąś kreatywną tutaj podejmiecie działalność, może się okazać, że właśnie to jest to, z czym chcecie pracować, dlatego że tutaj są buławy i paść buław kończy całą sekwencję, więc może coś wreszcie uda się wam nazwać. I to słowo może ciałem się stać, tak? Czyli może tutaj dojść do takiego wyłonienia siebie jako zwycięzcy, który radzi sobie w każdej sytuacji i zaliczycie ten tydzień jako takie dojście do miejsca, w którym to rzeczywiście jest możliwe. Mogą wam sprzyjać osoby towarzyszące w pracy czy w domu, rodzina. Możecie być właśnie kimś, kto będzie przez nich doceniony. Zobaczymy dalej. Strzelec. 10 mieczy. No, energia, która pokazuje zbyt dużo słów, zbyt dużo myśli. Jakieś takie spotkanie ze sobą i zrobienie takiego rachunku sumienia, z którego wam wyniknie, że nadszedł czas, żeby coś podomykać, żeby troszeczkę coś zmienić, że szukacie czegoś innego.
Tutaj ta dziesiątka mieczy moim zdaniem pokazuje zakończenie i początek, czyli szansę na te właśnie energie, które tutaj nam się pojawiły. Ten paś mieczy z tym właśnie swoim mieczem manifestuje się i wraz z tą dziesiątką jest zakończenie i początek. I też jest rozpalenie i też zrobienie rachunku sumienia. Tutaj mam wrażenie, że instynkt czy umysł przekierowuje Was w stronę takiego miejsca, gdzie potrzebujecie się spotkać sami ze sobą, ze swoją negatywnością i z takim dojściem do ściany i do momentu, w którym można rzucić wszystko, można sobie powiedzieć, no nie, no za dużo tego, za dużo padło słów. Nie da się tutaj nic z tym zrobić, potrzebuję zresetować, potrzebuję nowych jakby rozwiązań, czegoś zupełnie nowego. Tutaj coś dobiega końca, schyłek, zakończenie dla strzelców. Dociągnę Wam kartę, bo ta dziesiątka to tak, no właśnie, jest to karta pokazująca zakończenie być może trudnego okresu, ale jest ona też pełna nadziei, ponieważ kiedy coś się kończy, robi się miejsce na coś nowego. I tak jak powiedziałam, ten paś mieczy bardzo mocno tutaj robi miejsce na coś nowego, ale zobaczymy, co to może być. Na miejsce tego, żeby zostać swoim cesarzem, własnym cesarzem, kimś, kto kieruje swoim życiem, kto jest osadzony, kto bierze sprawy w swoje ręce. Jest to żywioł ognia, bardzo mocno z Wami związany. Cesarz jest kartą barana, natomiast Wy jako strzelce też lubicie ten takie poczucie, że rozpala mnie coś. Że to rozpalenie powoduje, że jestem panem siebie, panem tego, co robię. Więc jakby staniecie na swoich nogach i zarządzicie zmianę. Totalną zmianę, zakończenie, wejście totalnie z taką inną energię, nie osądzania, tak? Nie osądzania, tylko budowania czegoś. Tutaj też cesarz może mówić o tym, że możecie zwyciężyć jakąś konfrontację. Może właśnie z jakimś autorytetem, albo będzie tutaj chęć osiągnięcia jakiegoś awansu, osiągnięcia jakiejś pozycji, która pozwoli Wam zobaczyć Waszą sytuację, o której może teraz myślicie z innej perspektywy. Tutaj potrzeba jest też być może wsparcia dla Was i może to Wam dać taka bardzo męska energia, na przykład, którą często widzimy w ojcu, który wspiera, tak? Czyli mądry cesarz, mądry szef. No, fajnie by było, gdyby ktoś taki się pojawił, bo tutaj dużo dziecięcej, naiwnej energii, ale to jest też świeżość i manifestacja nowości, tak jak powiedziałam. Może być to tydzień zakończeń i nowych początków, tak też powiedziałam. No i przechodzimy teraz do kolejnego znaku, do koziorożca. Koziorożec, jeśli da się podnieść kartę. Ok. Cesarzowa. Energia obfitości, rozwoju, ale też matczyna energia, mocno obfita w takie uczucia. Matczyne dla dzieci, nie tylko. Właściwie wszyscy potrzebujemy miłości. Wszyscy potrzebujemy czasami sobie odpocząć, jakby poczuć, że ktoś ogarnia, ktoś się nami opiekuje, że jesteśmy tutaj w takim miejscu chronieni. Może to być osoba, która jest obok nas. Mogą to być dla niektórych z Was takie momenty, gdzie myślicie o dzieciach, o dziecku, o tym, jakie tutaj są sprawy związane właśnie z tym, nie tylko dzieckiem, które jest fizycznie, ale może tu też chodzić o Wasze wewnętrzne dziecko, które potrzebuje Waszej uwagi, miłości, opieki. To jest archetyp matki, więc koziorożce potrzebują tego, potrzebują właśnie tej uwagi i jakichś rozwiązań, podejmowania jakichś działań też, które pozwolą Wam dotrzeć do sedna sprawy.
Dla niektórych z Was to będzie taki tydzień rozliczeń, rozrachunków, takiego spojrzenia w ogóle na to, co się dzieje z perspektywy dziecka, ale też z perspektywy kogoś, kto jest rodzicem. Może tutaj chodzić też o to, żebyście zaczęli być wdzięczni za to, co macie i doceniać siebie, doceniać swoje nie tylko sukcesy, ale też błędy, które popełniamy. Bo czasami oceniamy siebie na podstawie tego, że zrobiliśmy błąd, robiąc coś pierwszy raz i już jesteśmy w takim miejscu, w którym myślimy o sobie także naiwni, że tacy i owacy. A tu chodzi o to, żebyśmy byli dla siebie też opiekuńczy, tak jak matka, i dawali sobie wsparcie, a nie tylko osądy. Bo tego jest, świat jest pełen osądów. A my tak naprawdę nie wiemy nic często o tym świecie. Skąd się różne rzeczy biorą? Dlaczego grzyby w lesie rosną? A wydaje nam się, że wiemy wszystko. No właśnie, dlatego warto być takim wdzięcznym, pełnym wdzięczności, miłości i tego wszystkiego, co nam dała nasza mama. Jeśli dała nam miłość, emanujmy tą miłością, przyjmujmy miłość, wybaczmy też rodzicom. Być może to będzie taki moment też dla niektórych z Was, tydzień wybaczania. Wybaczania tego, co otrzymaliście od mamy. Także mocno tutaj możecie się temu przyjrzeć, jeśli oczywiście chcecie. Mogą to być jakieś rozliczenia, mogą tutaj być też jakieś sytuacje, w których poczujecie się z powrotem dziećmi w relacji nie tylko ze swoją mamą. Ok? Idziemy dalej. Wodniki. Wodniki mają tutaj kartę 9 buław. Jakiegoś zmęczenia. Zmęczenia, strudzenia. Jakiegoś poczucia, że no nie da się. Jestem w miejscu, w którym czuję się poraniony, w którym jest tutaj bardzo dużo stresów i potrzebuję odnowienia swojej energii. Potrzebuję jakiegoś wsparcia, jakiegoś rozejmu. Tutaj jest potrzebna pauza dla Was. Tydzień, jeśli będzie przebiegał w takim natężeniu i napięciu, jeśli macie bardzo dużo zadań, dajcie sobie czas na przerwę, dajcie sobie chwilę wytchnienia. Spróbujcie pobawić się ze swoimi dziećmi, jeśli takie macie, a jeśli nie, to spróbujcie po prostu znaleźć takie działania, takie zajęcia, które pozwolą Wam się wyluzować, które pozwolą też Wam odpocząć od tych napięć, stresów, bo to, że wytrzymaliście, czy wytrzymujecie jakąś dużą ilość ognia, czyli stresów i napięć, nie oznacza, że jesteście niezniszczalni. Tutaj jest jakieś zmęczenie, poranienie i potrzeba odpoczynku. Jesteście o krok od manifestacji jakiegoś zakończenia i nowego początku. Dla niektórych z Was to będzie taki tydzień dopinania różnych rzeczy, pobierania jeszcze więcej i więcej. I tutaj uwaga, jeśli czujecie się zmęczeni, nauczcie się mówić nie. Nauczcie się powiedzieć o tym, co powoduje, że jesteście przeciążeni. Spróbujcie tutaj odświeżyć swoją energię. Odciąć się na przykład od tego, co Was rani, czy co Was stresuje. Być może potrzeba wziąć wolne z pracy, tak? Także zwróćcie uwagę na tą energię. No dobrze, idziemy dalej. Mamy tutaj ryby i czwórkę buław. Czwórka buław jest akurat bardzo fajną energią, stabilną. Dla niektórych może to być czas jakichś spotkań, zaręczyn, świętowania. No co prawda jeszcze nie mamy pory, żeby były Andrzejki, ale no, może to być inny czas, inne spotkanie. Spotkanie zaplanowane, może to być biznesowy jakiś meeting, czy zebranie jakieś, które może zakończyć się pójściem na jakąś kolację, czy innego rodzaju celebrację. I może się tak zdarzyć, że zaczynacie coś nowego, jakiś nowy etap. Może budujecie tutaj coś mocno stabilnego, jakaś jest tutaj radość.
w przyszłym tygodniu. Także możecie się, myślę, ucieszyć z jakiegoś odnowienia, może spotkanie z kimś, kogo znaliście, kiedy byliście dziećmi i nagle się okaże, że jest to spotkanie po latach. Mamy tu energię karmiczną, więc myślę, że to może być tak, że będzie to zupełnie taki czas, którego się nie spodziewacie. Zresztą energia ognia no nie jest energią, z którą jesteście bardzo związani, tak? Jest to energia zupełnie, totalnie inna niż woda, z którą wy jesteście mocno w rezonansie. Totalnie tydzień taki jakby trochę wyjęty z kalendarza jako tydzień listopadowy, a jednak radosny, bo często się listopad kojarzy z takim przygnębieniem czy brzydką pogodą. A pogoda może Wam sprzyjać, czy poczucie humoru, czy spotkania z takimi ludźmi, którzy będą bardzo ciekawi Was, tego, co robicie, z czym pracujecie. Warto być uważnym i być może też skupić się właśnie na tych ludziach i wchodzić w takie konwersacje, ponieważ jest tutaj jakieś połączenie pomiędzy Wami. Być może właśnie jakieś karmiczne spotkania. Ktoś może zostać Waszym przyjacielem na dłużej z nowo poznanych osób. Ok? Patrzmy dalej. Tutaj mamy barany. Barany mają energię umiarkowania. Umiarkowanie to jest karta, jak widzicie, mocno łącząca, balansująca całe jestestwo. Tutaj jest połączenie od korzeni aż po czubek głowy, czyli mamy tutaj połączenie często niepasujących do siebie elementów. To trochę tak jest, jakbyście mieli dojść do siebie, jakbyście też mieli zwracać uwagę na to, w jaki sposób możecie zbalansować sobie tydzień. Może to być też tak, że będziecie chcieli znaleźć jakieś rozwiązania dla rzeczy, które wydają się nie do pogodzenia. I okaże się, że pogodzić je można i przyjdzie do Was właśnie jakaś inspiracja, jakaś nowa taka myśl inspirująca, coś takiego, co wydawało się niemożliwe, a nagle okaże się możliwe. To jest równowaga, to jest umiarkowanie też, czyli nieprzesadzanie. Trochę tak jak karta sprawiedliwości, która jest tutaj w centrum, pokazuje, że ta równowaga jest konieczna i potrzebna, żeby tutaj wprowadzić balans i zobaczyć, co jest rozwiązaniem, tak? Co może wprowadzić we mnie taką zgodność pomiędzy tym, co jest dla mnie ważne i istotne, a na przykład otoczeniem, bo dla otoczenia to może być zupełnie inna sytuacja, tak? To jest takie czasami pogodzenie swoich interesów z interesami innych ludzi i znalezienie złotego środka. To tak trochę jak w polityce obecnie, tak? Znalezienie złotego środka na to, co jest w nas, z czym się zgadzamy, z czym się nie zgadzamy. No, myślę, że to może być bardzo też uzdrawiający tydzień, jeśli chodzi o wewnętrzne dziecko. Niektórzy będą chcieli przepracować tutaj właśnie coś, co jest we mnie, czego moje wewnętrzne dziecko pragnie. Jak mogę zadowolić siebie? Jak mogę tutaj zrobić coś dla siebie, co spowoduje, że poczuję się jak dziecko w zabawie, że poczuję, że manifestuje się tutaj też coś świeżego, nowego, fantastycznego, co wprowadza równowagę wewnętrzną we mnie, tak? Czyli bez osądzania, tylko znajdowanie złotego środka, skupianie się na rozwiązaniu, a nie na problemie. Bo skupianie się na problemie powoduje, że ten problem urasta do rangi niemożliwej rzeczy, która wisi nad głową jak taka chmura właśnie, tak jak to jest widoczne tutaj na tej karcie w atmosferze. Tutaj macie mieć jasność umysłu co do tego, jak tutaj coś pogodzić jedno z drugim. Ok? Patrzmy dalej. Rycerz monet dla byka, przepraszam. No, byki to jak najbardziej w swojej bardzo byczej energii. Rycerz monet to jest taka energia, która znajduje się na drzewie życia w Tiferet, w miejscu duszy, serca.
to jest działanie zgodne z Waszą bardzo energią, takie odnalezienie klucza do tego, co dalej. Tutaj jest też progres, bo mamy kogoś, kto z pozycji być może tej głównej energii dziecka wchodzi na pozycję rycerza, kogoś, kto już poeksperymentował i teraz ma jasno wybrany cel. Mam wrażenie, że ten tydzień zapowiada się jako tydzień podjęcia takiego umiarkowanego działania zgodnie z tym, co czujecie, że wprowadza równowagę. Może tu być taka sytuacja, że wykreujecie sobie na przykład jakiś plan w tym nadchodzącym tygodniu. Być może ten plan może dotyczyć następnego roku, czyli roku 2024. Niektórzy z nas właśnie mają takie pomysły, żeby sobie już coś zwizualizować, żeby sobie założenia zrobić, kiedy wakacje, kiedy tam praca, kiedy być może kupienie czegoś, zmiana samochodu, czy zrobienie czegoś dla siebie, czy jakieś studia, kursy i tak dalej. Więc to jest taka bardzo solidna energia i takie wytyczenie sobie celu. I myślę, że ten cel sobie będziecie wytyczać. Niekoniecznie musi to być robienie czegoś na hura. Tutaj jest takie podejście w tej głównej energii bardzo badawcze. Zarówno paś mieczy, jak i sprawiedliwość to jest badanie i wpadanie na pomysły. No i później może z tego się coś wyłonić. No i możecie chcieć zacząć właśnie działać pod wpływem takiej inspiracji. Może ktoś Was zainspirować, ktoś młody, kto jest wokół Was. Tak też to może wyglądać. Okej, idźmy dalej. Bliźnięta mają diabła. No, bardzo ciekawa energia diabelska, w sensie takim przywiązania do czegoś. Przywiązania i związania, współuzależnienia często w związkach. Współuzależnienia od kogoś, kto nam mówi, może co robić. Tutaj jest dużo strachu też w tym diable. Diabeł często podpowiada nam coś, co może jakby zbijać nas z pantałyku. Może tutaj być współuzależnienie na przykład od partnera. Może tutaj być też tak, że będziemy chcieli zrobić coś nie do końca w dobrej wierze i w dobrym swoim interesie. Może tu być chęć pofrunięcia, ale niestety nie da się pofrunąć, ponieważ mamy związane ręce, bo jesteśmy z kimś związani albo z czymś związani. Co to może być? Wszystko. Przywiązanie do materii, takie bycie w miejscu, w którym oceniamy, osądzamy, ponieważ jest sprawiedliwość na stole i diabeł, mam wrażenie, że możecie tutaj być mocno przywiązani do jakichś ocen, do wyciągania pochopnych wniosków, do bycia naiwnym też. No zobaczymy, co tutaj jeszcze karty nam powiedzą. Dlaczego ten diabeł dla bliźniąt? Co tutaj możemy jeszcze z tego wydostać? A, bo jesteście zbyt mocno zestresowani i jest tutaj strach jakiś przed albo zakończeniem, albo wyswobodzeniem się z jakiegoś nawału zadań. Myślicie, no to jest zależność od tego, żeby ktoś Was akceptował i chcecie na przykład spełnić czyjeś wymagania za wszelką cenę, ale to Was strasznie obciąża, jest to dużo stresu, przywiązania do tego, że jeśli zrobię więcej i więcej i więcej, to ten ktoś może mnie zaakceptuje albo coś więcej tutaj dostanę. To jest właśnie ta naiwność. Tutaj trzeba się od tego odciąć. Tutaj zakończyć trzeba ten stresowy czas, żeby uwolnić się od tej współzależności, od tego uzależnienia się od ocen innych ludzi, od tego, że akceptują nas może tylko wtedy, kiedy my właściwie jesteśmy przywaleni ich problemami. Może warto skonfrontować się tutaj z tym, co jest nie tak. Dlaczego czuję stres? Może warto z tym stresem skończyć.
Manifestuje się tutaj u Was również jakieś zakończenie być może relacji, być może zakończenie okresu, w którym coś było niezwykle obciążające dla Was. I strach przed uwolnieniem się też może minąć, ponieważ manifestacja tutaj w głównej energii tego pazia, buław, może oznaczać wyklarowanie się nowej ścieżki, nowej drogi, nowego takiego spojrzenia i rozwiązania, wprowadzenia równowagi, odcięcia się od strachu i odwagi do tego, żeby pójść do przodu, żeby po prostu zrobić jakiś eksperyment. Być może nie robiliście tego wcześniej i teraz w tym tygodniu nadchodzi taki moment, że się przelewa jakaś czara albo przepełnia się tutaj coś tak, że macie ochotę wszystko rzucić i zacząć od początku. To czasem jest stres taki, gdzie w pracy robimy coś albo jest jakiś projekt, coś takiego, co nas wyprowadza z równowagi. Boimy się zaprezentować to, co zrobiliśmy, jesteśmy przeciążeni i myślę, że dojdziecie do punktu, w którym tak czy siak możecie podjąć decyzję o tym, że pokażecie to, co jest zrobione i zaakceptujecie to w pewnym sensie. I jeśli trzeba będzie poprawiać, to będzie się poprawiało, tak? I tutaj może jest też taki moment w tym nadchodzącym tygodniu dla niektórych osób, że dochodzimy do sedna problemu i uwalniamy się od niego. I to jest dobra wiadomość, ok? Raki, siódemka monet. U Was oczekiwanie, żeby zebrać jakieś plony. Oczekiwanie na to, żeby tutaj wyszedł ten chleb, który pieczecie, taki jak chcecie, żeby się upiekł. Czyli właściwie jest to zatrzymanie, brak, może nie brak, ale wstrzymanie się od decyzji. Tutaj właściwie to, co się już upiekło, to jest upieczone i z tym jesteście. I na razie z tym pozostaniecie przez ten nadchodzący tydzień. Tutaj się nic nie będzie bardzo zmieniało. Macie być cierpliwi, macie być w takim miejscu, w którym nie będziecie podejmować żadnych decyzji, żadnych działań. Dopiero może po minięciu tego tygodnia nadejdzie moment, żeby coś tutaj decydować. Na razie ten tydzień zostawcie w spokoju. Skierujcie swoją uwagę na swoje ciało, na to, co stworzyliście, żeby przyszły do Was jakieś wnioski. Czy tutaj jeszcze możecie coś ulepszyć, ponieważ następna karta po siódemce monet jest ósemką monet i tutaj czasami trzeba skupić się na szczegółach, na dopracowaniu pewnych rzeczy, żeby można było osiągnąć duży sukces, tak? Także tydzień właściwie, w którym może nic się nie zdarzyć i bądźcie po prostu tu i teraz. Obserwujcie Wasze wewnętrzne dziecko, obserwujcie, czy jesteście w równowadze, czy coś się wymyka spod kontroli, ale tu chodzi bardziej tylko o obserwację niż o podejmowanie jakiegokolwiek działania czy podejmowanie decyzji. Wstrzymajcie się od tego. Jest to czas spokoju, cierpliwość na pierwszym miejscu i obserwacja tego, co się dzieje w Waszym życiu, w pracy, w związkach, czy gdziekolwiek indziej, gdzie jesteście zaangażowani, tak? Bo jest tutaj też w atmosferze jakaś iluzja, więc należałoby tu powstrzymać się przed wszelkim działaniem. No dobrze, to teraz lwy. Siódemka była. No, lwy tutaj z czymś walczą. Bardzo, bardzo się opierają czemuś. Jest tu przełamanie jakiegoś wzorca, ale jednocześnie opór. Opór przed tymi, którzy chcieliby osiągnąć zwycięstwo. Lew ma takie tendencje, żeby być liderem, żeby prowadzić. I tutaj też tak jest. Natomiast możecie napotkać jakiś opór. Dużo oporu skierowanego w Waszą stronę, niezgoda, która może powodować, że Wy czujecie się z sobą, lwem, który wie lepiej, a ci wszyscy, którzy mnie atakują, to oni nie wiedzą.
Więc tutaj możecie stanąć w takim braku równowagi. Siódemki to jest też czasami takie wywrócenie takiego wywrócenie jakiegoś porządku, to chcę powiedzieć. I teraz siódemka kielichów jest w atmosferze, czyli możecie być w jakiejś iluzji, że musicie się czemuś opierać, tak? I opierać się sprawiedliwości, opierać się równowadze, opierać się czemuś, co byłoby dla Was dobre, ale tutaj jest jakieś ciśnienie. Siódemka to już jest sporo ognia. Jest tutaj chęć przewalczenia, odepchnięcia. Zobaczcie, co chcecie odepchnąć, z czym walczycie. Czy z infekcją, bo też tak może być, czy z jakimś stresem. Tutaj te karty, które są w głównej energii na stole, mówią o tym, że chcielibyście równowagi i chcielibyście tutaj, żeby wszystko wróciło do normy. Natomiast opieracie się rozwiązaniom nowym. Tak może to wyglądać, że są nowe rozwiązania, są pomysły, natomiast Wy do końca nie chcecie zaakceptować tej nowej wizji, czy jakiegoś eksperymentu, czy jakiejś zmiany być może. Więc to jest taki tydzień jakiegoś oporu. Oporu, tylko sprawdźcie, gdzie ten opór powstaje, gdzie go czujecie, przed czym macie ten opór. Czy właśnie przed jakimś nowym rozwiązaniem, czy zmianą jakąś, która ma być wprowadzona, czy nowym, które nadchodzi dla Was akurat. To jest ważne, żeby obserwować siebie, żeby zobaczyć, przed czym ja się tak opieram, z czym chcę walczyć, co chcę przewalczyć, o jaką zmianę mi chodzi. Sytuacja no, stresowa też może być. Może dociągnę Wam jeszcze kartę, bo jakoś tak mam potrzebę. Przed czym się bronicie też? Bo tutaj jest też jakaś obrona. Atak i obrona. Przed jakimś zranieniem, bólem serca. Chcecie tu się oprzeć zrozumieniu, gdzie Was boli, co Was boli i czemu. Tutaj są jakieś trudne sytuacje. Mam wrażenie, że mogą dotyczyć związków. I możecie tutaj czuć się tacy zestresowani, ponieważ trzeba się tu czemuś oprzeć. Jakiejś sytuacji, w której mogą się znaleźć trzy osoby. Na przykład w relacji. Może tu być ktoś, kto nie chce kontynuować relacji. Może tu być ktoś, kto opiera się właśnie jakimś rozwiązaniom nowym. Możecie to być Wy, albo może to być ta osoba. No i wydarzenia mogą się dziać dosyć szybko. Przechodzimy teraz do ósemki buław. A ósemka buław to jest energia informacji, które są wymieniane. Chęć trafienia do celu, do stabilizacji tego ognia, który się w jakimś sensie wymyka spod kontroli. Ułożenia pewnych rzeczy, tak jak ten klucz ptaków tu jest ułożony. Myślę, że możecie mieć taki trudniejszy tydzień. Może się tutaj różnie u Was zdarzyć. Na pewno warto jest zadawać pytania, rozmawiać. Nie być naiwnym też. Starać się tutaj o coś takiego jak równowaga. Zrównoważyć to, co dajecie i to, co dostajecie. Pytać i odpowiadać. Wprowadzać równowagę zarówno w związkach, w pracy, jak i gdzie indziej. Także uwaga, tydzień może być no, ciekawy. Możecie zrozumieć coś, co tak naprawdę Was gdzieś boli i przed czym się opieracie. Tak? Może tutaj chodzić o to, że nie chcecie przyjąć do wiadomości jakiegoś zakończenia i nowego początku też. Ok. Teraz mamy pannę i głupca. No, głupiec to jest karta zerowania, ryzyka. Chcecie być może podjąć jakieś ryzyko, które może dotyczyć różnych aspektów Waszego życia. Dla niektórych to może być ryzyko pójścia jakąś ścieżką niesprawdzoną, niezbadaną. To jest pójście za instynktem, który gdzieś Was chce popchnąć, żebyście coś, czegoś spróbowali.
Te dwie dziecięce energie paziów w tej głównej energii mówią, że coś tutaj wewnętrznie będzie Was popychało do tego, żeby właśnie w taki sposób, jak dzieci z ciekawości, z jakiegoś rozpalenia, z jakichś innych pobudek, będziecie chcieli przejść do rozwiązań, które nie są oczywiste. Będziecie chcieli tutaj coś zrobić dla siebie, wiedzeni instynktem, że chcecie skoczyć właśnie gdzieś, po coś, co jest Wam koniecznie potrzebne. Ludzie mogą Was nie rozumieć, ponieważ energia głupca, jak sama nazwa wskazuje, to jest zrobienie czegoś głupiego, albo zrobienie czegoś, co jest nieoczywiste, co jest nieprzewidywalne. I tutaj można sprawdzić, czy zwrócić uwagę, co ja chcę zrobić i czy na pewno to, co chcę zrobić, ma sens. Warto się wsłuchać w swój instynkt, w swoją intuicję, zanim zrobicie ten krok. Uwaga na jakieś głupie posunięcia. Może tak się zdarzyć też, że będziecie chcieli coś zrobić, co potem uznacie za trochę takie ryzyko niepotrzebne też. Także dla Was ta energia powietrza, ponieważ głupiec jest związany z żywiołem powietrza, przynajmniej w moim przypadku, to jest takie bycie lekkim, pójście na jakieś ugody, czy zrobienie czegoś nowego, co jest do Was niepodobne. No i czemu nie? Czasami można tak zrobić. Paść kielichów. No i zrobicie to być może dlatego, że intuicja Wam tak podpowie, albo może zakochacie się na przykład w kimś albo w czymś. To jest znowu paś, czyli trzeci paś, który mówi o tym, że to jest taka energia nowości, która się manifestuje. To jest takie zakochanie, to są jakieś fale emocji, które przez Was będą przepływać i w związku z tym możecie działać właśnie pod wpływem emocji. No, nie zawsze to jest dobre, no, ale nie zawsze to też jest złe, więc tutaj trzeba brać pod uwagę siebie, swoją indywidualną sytuację i konsekwencje, z którymi Wy później zostaniecie. Podejmowanie decyzji o tym, żeby coś zrobić totalnie od zera, czasami, no, zazwyczaj wiąże się z konsekwencjami, ale tutaj może to być pod wpływem emocji, miłości, zakochania, informacji, które dostaniecie. Może tu być chęć właśnie zrobienia czegoś, co wiąże się z taką czakrą serca, która się otwiera na przykład na nowe, na siebie, na dziecięce takie fajne energie ciekawości, eksploracji. Ale uwaga, może potrzeba też utrzymać równowagę, tak? Tutaj ta karta wagi o tym mówi. Sprawdzajcie, jak to może działać u Was w przyszłym tygodniu. A teraz waga. Król mieczy. Spójna z Wami energia. Król mieczy to jest karta kogoś, kto ma mądrość, chce wybrać coś. Chcę tutaj pokazać też swój autorytet. Bardzo męska energia działania, odcinania się od czegoś. To może być też ktoś, kto jest bardzo wykształcony, lekarz jakiś, albo doradca, terapeuta, jeszcze ktoś inny, kto może akurat w przyszłym tygodniu spotkać się z Wami. No może być też Wasz szef. To może być też Wasza energia, która może w przyszłym tygodniu pokazywać się jako energia kogoś, kto potrzebuje porozmawiać ze sobą, ze swoim wewnętrznym dzieckiem, ale też potrafi rozpoznać w sobie tego rodzica, krytyka może wewnętrznego i odnaleźć równowagę pomiędzy właśnie tym dzieckiem a dorosłym. Odnaleźć równowagę w podejmowaniu decyzji. I tutaj też uznanie i zobaczenie, że właściwie pomimo tego, że mam wiedzę, to tak czy inaczej jestem ciekawy świata, czy jestem ciekawa świata. Chcę sprawdzać i chcę eksplorować to, co się dzieje, bo przecież nasz umysł to jest tylko część tego, co postrzegamy. Wiele dzieje się poza naszym zakresem obserwacji czy postrzegania. Tutaj mamy też słowa, mamy energię uczenia się, rozwoju,
myślę, że możecie też mieć taki pomysł na siebie, żeby coś tutaj przerobić, przepracować, podzielić się też z innymi. To może być, tak jak mówiłam, spotkanie z kimś, kto może być spod znaku powietrza, czyli może to być jakiś bliźniak, albo to może być też wodnik. Więc obserwujcie też siebie i wasze tendencje, do czego dążycie? Do równowagi? Czy dążycie do tego, żeby pokazać innym, że macie autorytet, że wiecie coś lepiej? Tutaj może też ego wybrzmiewać, także ego może wami kierować. Macie tutaj jakby rozświetlony to czoło, czy czubek głowy, czyli bardzo mocno przekierowanie na wasze myślenie. Czyli myślę, więc jestem. Taki tydzień. Intelektualnie bardzo możecie być tutaj zajęci. Ale też tutaj mamy takie zakręcenie, czy takie bujanie w obłokach, w atmosferze, więc to trochę jedno z drugim nie idzie w parze. Możecie się spotkać z rzeczywistością, ale możecie nagle uznać, że tutaj potrzeba zrobić jakieś takie cięcia, tak? Czy zrozumieć, o co chodzi w ogóle, dlaczego na przykład ludzie mnie nie rozumieją, bo też tak może być. Obserwacja jest najważniejsza, natomiast teraz jeszcze mam karty wyroczni. Jest to taka talia bardzo przyjemna, bardzo kolorowa, tutaj w takim kontraście do tych kart, które są czarno-białe. Zobaczymy trzy karty i zobaczymy, jak one się ułożą dla was, żeby zakończyć to czytanie i podsumować całość. Jaki to będzie tydzień? Na co macie zwrócić uwagę? Trzy karty. Ok? Przybliżymy, żebyście je dobrze widzieli. Mamy tutaj energię Ziemi. Mamy zaufać Ziemi, która jest zawsze dla nas matką, która może przyjąć wszystkie nasze myśli, wszystkie rzeczy, których nie chcemy. Możemy oczyszczać też siebie, uziemiać, żebyśmy byli tu i teraz, żebyśmy byli przytomni, kiedy podejmujemy na przykład różne decyzje. Ta Ziemia, pamiętajmy, nas zawsze przygarnie, wykarmi i ona jest naszą matką i rzeczywiście tak jest. Mamy też docenić kontrast, czyli kontra dziecko kontra dorosły. Możemy też zobaczyć różnice pomiędzy ludźmi, że jesteśmy tak inni, ale chodzi o to, żebyśmy żyli w równowadze, w harmonii też, nie tylko z Ziemią, ale też między sobą, żebyśmy wprowadzali harmonię, żebyśmy nie powodowali stresu, żebyśmy doceniali siebie nawzajem, potrafili powiedzieć sobie dobre słowo i żebyśmy rozpoznali, że jesteśmy bez limitów, że możemy unosić się, rozwijać z pomocą i bez pomocy innych, ale najlepiej, żebyśmy byli tutaj w takim przekonaniu, że potrafimy dogadać się z każdym, potrafimy wprowadzać równowagę, doceniamy innych i doceniamy siebie. Jesteśmy właściwie w takim miejscu, w którym można rozwinąć skrzydła, czyli ten tydzień nadchodzący może być tygodniem, który dużo rzeczy wam pokaże. Jeśli będziecie uważni, będziecie chcieli coś przepracować, to może to być tydzień odnalezienia siebie, swoich możliwości, uwolnienia się na przykład od jakiegoś bólu, uwolnienia nowości, nowej energii i wejścia w tworzenie swojego życia bardziej rozumnie, czy pod wpływem intuicji, czyli takiej jedności, tworzenia i bycia tu i teraz, jednocześnie widzenia siebie jako człowieka, jako duszy, jako kogoś, kto eksploruje ten świat, kto cały czas jest ciekawy tego świata i chce tutaj budować swoje życie bez ograniczeń, ale też, żeby nie robić krzywdy innym, ani sobie, tak? Tu chodzi o równowagę, czyli kartę wagi, docenianie innych, czyli równowaga pomiędzy mną a światem. No i tak to wyszło. Myślę, że to jest bardzo dobra energia na nadchodzący tydzień.
Możecie dla tych wszystkich, którzy wykupili sobie wcześniejszy dostęp do tego czytania, możecie zobaczyć to już w okolicach czwartku. Także życzę Wam bardzo udanego tygodnia. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Pozdrawiam.